polskiej szkole bramkarzy gościliśmy już i obecnych bramkarzy, i byłych bramkarzy. Teraz czas na pierwszego w naszym cyklu trenera bramkarzy i to od razu jednego z najlepszych fachowców w kraju. Poznajcie go. Imię i nazwisko. Krzysztof Dowhań. Wzrost? 176. Ulubiony klub? No, Legia Warszawa. Bramkarski wzór? Ciężkie pytanie. Bramkarski wzór. Iker Casillas. Dlaczego? Osobowość niesamowita, mimo że warunki jak na standardy dzisiejszej piłki, no 184 to nie za dużo, ale bramkarz super wyszkolony pod każdym względem, a poza tym to co ja cenię najbardziej, grał zawsze dla zespołu, był najlepszy w zespole, a nigdy jak gdyby nie było po nim tego widać. Nigdy nie miał pretensji do zawodników, że pozwalali na oddanie strzału. On jest od bronienia. Taką miał zasadę i to mi się bardzo podobało u niego. Dlaczego właśnie bramka? Jak to się zaczęło? Ciężko powiedzieć. Nigdy nie miałem super warunków fizycznych jak na bramkarza, ale wydaje mi się, że byłem bardzo dobrze przygotowany pod względem technicznym. A czy bramka? Nigdy nie lubiłem biegać, a bramkarze nie lubią biegać. Chociaż w dzisiejszej piłce w porównaniu do lat poprzednich wykonują z tych kilometrów sporo więcej. W jakich okolicznościach trafił pan do Legii? Byłem trenerem Wisły Płock. Poszedłem tam w 2001 roku, w 2000 roku z trenerem Dowczykiem. No i w 2001 roku ograliśmy Legię 1-0 w Płocku i po meczu nieżyjący już niestety mój przyjaciel Irek Zawadzki, były kierownik Legii Warszawa, zapytał, czy nie chciałbym przyjść do Legii, bo poszukują trenera bramkarzy. I tak tu się znalazłem. Jaki jest pana zdaniem najlepszy bramkarz? Na pewno to będzie trudno wybrać, ale najlepszy bramkarz, z jakim pan pracował? Różne charaktery, różni ludzie. Cenię ich wszystkich, bo ja się cieszę, że nie zmarnowałem ich talentu, tak zawsze sobie mówię, bo miałem szczęście, że trafiłem na takich ludzi jak Artur Boruc, Łukasz Fabiański, dam kolejno. Ale myślę, że Łukasz Fabiański, mimo wszystko wybrałbym Łukasza Fabiańskiego. Swoją drogą gości już w naszym cyklu. Najlepszy polski bramkarz w historii, pana zdaniem? W historii też trudne pytanie, ale chyba Józek Mynarczyk jednak, który osiągnął najwięcej. Który zdobył Puchar Europy z Porto, a poza tym świetny bramkarz w reprezentacji, przecież Mistrzostwa Świata, medale, więc naprawdę bramkarz wybitny. A najlepszy polski bramkarz obecnie? Myślę, że jednak Łukasz Fabiański. Może teraz Wojtek Szczęsny zastąpił go w bramce z powodu kontuzji, ale myślę, że Łukasz, gdyby nie kontuzja, byłby pierwszym bramkarzem. Czy kiedykolwiek pomylił się pan w ocenie potencjału bramkarza? Myślę, że parę razy mi się zdarzyło. Ale tak jak powiedziałem, cieszę się, że w większości nie zmarnowałem. Okay. Co jest najprzyjemniejsze, a co jest najtrudniejsze w byciu bramkarzem? Najprzyjemniejsze jest, gdy jest tam zawsze zero z tyłu. Myślę, że nie jest fajne, jak bramkarz popełnia błąd i się przegrywa mecz, bo to jest na pewno dla niego bardzo trudne. Co jest pana zdaniem najważniejsze w treningu bramkarskim? Do czego pan przykłada największą wagę? Staram się, żeby bramkarz był wyszkolony wszechstronnie, czyli trzeba zwrócić uwagę na to, na co bramkarz ma jakieś braki i żeby te braki podnieść na wyższy poziom. I to jest indywidualne już prowadzenie bramkarza. Jak trening bramkarski zmienił się przez 30 lat pana pracy? Zmieniła się piłka i to my jako trenerzy bramkarzy musimy za tym nadążyć. Już w tej chwili nie mówi się, że bramkarz i 10 zawodników na boisku, tylko 11 piłkarzy. Mamy przykłady Edersona chociażby z City czy innych, którzy spokojnie mogliby grać na innej pozycji i na pewno nie odstawaliby od innych zawodników. Także trzeba robić to tak, żeby bramkarz był przygotowany wszechstronnie i nadążał za tym, co obecna piłka jak gdyby od nich wymaga, oczekuje. Jeszcze a propos tego treningu, jak jest pan, na przykład wspomina pan treningi czy rodzaj zajęć, które kiedyś pan prowadził, a dzisiaj one to kompletnie zmieniły się trendy, zmieniły się wyznaczniki, czegoś, co dzisiaj już się nie robi? Generalnie kiedyś mieliśmy bardzo dużo czasu, chociażby w okresie zimowym, 8 tygodni na przygotowanie, w tej chwili mamy 4, bo i szybciej zaczynamy.
gramy dłużej, więc jak gdyby tego czasu na przygotowanie bramkarza. Myślę, że coraz mniej jednak takich typowych treningów gimnastycznych, które kiedyś robiło się w halach sportowych. Wiadomo, że zimy w Polsce były takie, jakie były i nie było zielonych boisk. Teraz wyjeżdżamy na boisko i trzeba jak gdyby to przełożyć na boisko, ale nie jest to już taki wymiar jak kiedyś na pewno. Zakładam, że choćby ze względu na ten rozwój, na te zmieniające się realia, pewnie cały czas pan również się doszkala, dostosowuje do tych bieżących spraw. Czy był pan kiedyś świadkiem jakichś na przykład ćwiczeń czy wykładu, na których pan się po prostu łapał za głowę i mówił, co ten człowiek nam tu serwuje, co on wymyśla, co to za w ogóle jakieś absurdalne zajęcia? W życiu bym czegoś takiego nie zrobił. Nie, no, rzadko się. Ja wyznaję zasadę, że każda metoda jest dobra, która przynosi efekty i nigdy jak gdyby nie neguję tego, kto robi, co robi ktoś inny, jeżeli, mówię, bramkarz broni na odpowiednim poziomie. No, ale pewnie zdarzyło się kilka razy obserwować jakieś inne treningi i no, nie było to jak gdyby bliskie współczesnej piłce. Dobrze, niech tak będzie dyplomatycznie. Który z pana byłych podopiecznych zrobił większą karierę, niż by pan przypuszczał? Myślę, że obecny mój współtrener, jak gdyby, który Jano Mucha, słowa, który pomaga mi obecnie w prowadzeniu bramkarzy Legii. No, kiedy przychodził, to ludzie mówili, że nie jest to bramkarz na Legię, a no, sam Jano podkreśla, że bardzo się rozwinął, no, po pobycie w Legii był w Evertonie, ma 60 chyba występów w reprezentacji Słowacji, był na Mistrzostwach Świata. Myślę, że Jano jak gdyby z tym swoim potencjałem, z którym przychodził tutaj, no, zrobił bardzo duży postęp, no, i osiągnął to, co osiągnął. A teraz odwrotnie, a który pana zdaniem mógł zrobić większą karierę, niż zrobił? W drugą stronę był taki bramkarz Legii, Ukrainiec, który miał potencjał niesamowity, Kostia Machnowski. Ja liczyłem, że to będzie bramkarz na lata w Legii, ale niestety nie rozwinął się tak, jak bym sobie to wyobrażał i jest teraz gdzieś tam w lidze ukraińskiej. I to pewnie w 90% przypadków wynika z mentalu. No pewnie tak, nie wytrzymał. Być może obciążenia jednak, jakie tutaj jest narażony bramkarz, no bo Legia jest na polskie warunki, no, klubem specyficznym, powiem, pod tym względem. Nie każdy wytrzymuje presję, aby tu grać. No mówię, no chłopak, który miał wszystko. Rozumiem. No ale niestety. Czy nadal utrzymuje pan kontakt ze swoimi byłymi podopiecznymi? No oczywiście. No, Artur Boruc, Łukasz Fabiański, mniej może z Wojtkiem. No Jano jest na miejscu. Duszan Kutiak broni w polskiej lidze. Kuba Szumski broni w Ekstraklasie, także tych chłopaków jest sporo. Notabene Łukasz 3 tygodnie po operacji Fabiański i życzę mu powrotu do zdrowia jak najszybszego. Tak jest, dołączamy się. Czy to prawda, że mógł pan pracować w Arsenalu? No, była kiedyś taka propozycja luźna, ale to była praca z Akademią Arsenalu. Nie było to kwestia prowadzenia bramkarzy pierwszego Arsenalu. Było to też, no, powiem, dla mnie, jak patrzę z perspektywy czasu, być może jakaś odskocznia do jakiejś większej kariery i spełnienia się w zawodzie. Chociaż no, w tamtym czasie nie było to możliwe, bo to trzeba było z dnia na dzień w zasadzie się spakować i wyjechać, a wiadomo, Legia to Legia. Rozumiem. Celtic też był taki temat? No, Artur kiedyś tam wspominał, ale to wszystko takie enigmatyczne, powiedziałbym. Dobrze, palcem po wodzie. Skąd jeszcze miał pan propozycję? Dynamo Zagrzeb. Było też w swoim czasie. Miał tam iść Jano Mucha. Rozmawiałem z Janem. Jano mówi, że bardzo chcą, żebym ja też tam przyszedł, ponieważ Jano też wybrał inny kierunek. No to ja zostałem w Legii. Rozumiem. A swoją drogą, które kraje, pana zdanie, w których krajach najlepiej się szkoli bramkarzy? W Polsce. Ja żartuję, do kilku bramkarzy. Polska należy na pewno do czołówki, sądząc po tym, ilu bramkarzy polskich gra, no, chociażby na Wyspach. Wojtek Szczęsny w Juventusie, więc mamy na pewno markę dobrą. No ale wbrew pozorom Brazylijczycy, którzy przed wieloma latami mieli super, wielu laty mieli super napastników, pomocników, nigdy nie mieli bramkarzy. No w tej chwili Ederson, Aison są to bramkarze na pewno topowi. Niemcy, Holendrzy, myślę, że sporo krajów jest takich, Belgia, w których się naprawdę dobrze szkoli bramkarzy. Czy
kiedykolwiek otrzymał pan propozycję z reprezentacji Polski? Nie. Okej, okay, czekamy na selekcjonera. Innego. A gdyby nadeszła, to przyjąłby ją pan? Powiem szczerze, że no, jest to dla trenera nobilitacja. Ja wychodzę z tego założenia, że trener, który pracuje w zawodzie, no, chciałby na pewno być kiedyś trenerem reprezentacji Polski, a później, nie wiem, wyjechać gdzieś do dobrego klubu zachodniego. A czy bym przyjął? Pracowałem w reprezentacji młodzieżowej. Wiem, że to jest, no to nie ta półka, ale też ciężka praca. Godząc to z pracą w klubie jest to no, nie do pogodzenia generalnie. Praca w reprezentacji kusząca, ale to człowiek nie ma takiego wpływu na to, jak się bramkarze rozwijają. Tu jesteśmy na co dzień, mamy dla siebie sporo czasu i to jest ogromna satysfakcja, jak później zawodników oglądam w kadrze Polski. Kolejny z nich, Radek Majecki, pojawia się już w reprezentacji Polski na zgrupowaniach. Jak tak pan patrzy na jego rozwój, ile pan mu jeszcze daje czasu na pogranie w Legii? No ciężko powiedzieć, naprawdę zdolny młody człowiek, zresztą miał 16 lat, kiedy go wziąłem na pierwsze zgrupowanie z dorosłą Legią, z pierwszym zespołem. Od tamtej pory jest z nami, ciągle się rozwija, bardzo się cieszę, że dostał powołanie do reprezentacji Polski, a jak będzie dalej, no to zależy tylko od niego. Jakby mógł pan mi opowiedzieć, czym się różni trening z takim młodym człowiekiem, 16-latkiem na przykład, którego pan zabiera na zgrupowanie i on dopiero rozpoczyna swoją karierę, a z drugiej strony mamy przykłady Arka Malarza choćby, czy Macieja Szczęsnego, który w rozmowie z nami wspominał, jak jeszcze bardzo rozwinął się w Polonii Warszawa u pana, kiedy myślał, że on już powoli będzie zjeżdżał do bazy, a on się okazało, że wszedł jeszcze na wyższy poziom. Czym się różni trening z takim doświadczonym zawodnikiem, żeby go utrzymać albo wznieść jeszcze na wyższy poziom, od treningu właśnie z młodym bramkarzem, który dopiero zaczyna? Ci dorośli, mówiąc tak w cudzysłowie, którzy mają swoje lata bramkarzy, mają już określone nawyki ruchowe, odpowiednią technikę i czasami ona nie jest doskonała, ale staramy się już tego nie zmieniać, nie naprawiać w jakiś sposób, no, można to popsuć. Taki młody człowiek, 16-letni, który się dopiero uczy, on uczy się przede wszystkim nie od trenera, on się uczy od tych swoich starszych kolegów na treningu. Ja po prostu czasami w ogóle nie ingeruję, słysząc jak oni podpowiadają. I tak było zawsze. Artur słyszał podpowiedzi od, powiedzmy, Radka Stanewa, Fabian od tam następnych. To taka kolej rzeczy jest. Oni się ciągle uczą, im zwracamy uwagę, że mogą coś zrobić lepiej. No i myślę, że na tym, bo oczywiście 16-latek, no początek też staraliśmy się i staramy się dalej, żeby ci młodzi bramkarze mieli troszeczkę inne obciążenia fizyczne, no bo nie są w stanie, nie mają jeszcze, nie są tak ukształtowani fizycznie, nie są dorośli jak ci starsi i trzeba też zwracać uwagę, żeby ich po prostu nie wystąpiło u nich jakieś przeciążenia związane z treningiem. Zresztą Wojtek Szczęsny miał 15 lat, kiedy pojechał z pierwszą Legią na Cypr. Czarek Miszta, który trenuje z nami, też jest w tej chwili w czwórce naszych bramkarzy, też miał 15 lat, jak pojechał z pierwszym zespołem. I trzeba troszeczkę baczniejszą uwagę zwrócić na to, żeby ich nie przeciążyć. Być może słucha nas ktoś, słuchając pana, kto myśli sobie, kurczę, może to jest zawód dla mnie. Jak zostać trenerem bramkarzy? Od czego zacząć? Ja myślę, że no, najlepiej jest mieć taki bagaż swój doświadczeń, będąc bramkarzem, bo człowiek pracował z różnymi ludźmi, od każdego czegoś się nauczył. Ja w ten sposób też się uczyłem i od trenerów, kiedy byłem zawodnikiem i później już będąc też trenerem, uczyłem się też od zawodników, którzy ileś tam lat już są bramkarzami, bo to fajnie jest, jak potrafimy wspólnie wyciągać jakieś wnioski. To nie jest tylko tak, że trener bramkarzy będzie narzucał. Czasami oni podpowiadają, że może zrobimy troszeczkę, mają swoje sugestie, no bo oni mają swój bagaż doświadczeń i myślę, że to jest fajne. No a poza tym no, cały czas trzeba uczyć, obserwować, jak się rozwija piłka. Ja powiem szczerze, najbardziej lubię 26 dzień grudnia, Boxing Day w Anglii, kiedy ze 3 mecze pod rząd mogę spokojnie usiąść, popatrzeć. Zdarzyło się tak, do tej pory się zdarza, że analizuję sobie poszczególne sytuacje meczowe, jak padają bramki, co bramkarz mógł zrobić lepiej. Dla mnie to jest fajna nauka. Spotkał się pan z jakimś dziwnym bramkarskim przesądem? Jaki jest taki najbardziej oryginalny, jaki panu przychodzi do głowy? Związany z Maćkiem Szczęsnym, który mówi mi zawsze, że zakłada nowe rękawice, to traci 2 bramki w meczu. I robił tak, że przed meczem na trening mi dawał rękawice, żebym ja je założył na trening, bo mówi, że jak wyjdzie w nowych, to 2 nie wyjęta.
To ciekawe, bo oglądając nagranie z nim całkiem niedawno, twierdził, zarzekał się, że nie miał żadnego przesądu i on wcale nie jest przesądny. Zdradziłem go, to ma. Na to wychodzi, trudno. I na koniec, trochę to już nawiążę do tego, o czym pan mówił, kiedy pytałem o ten kraj. Kiedy słyszy pan takie wyrażenie, polska szkoła bramkarzy, to co pan myśli? No, coś w tym jest, chociaż kilka lat temu z moim przyjacielem Andrzejem Dawidziukiem, znanym trenerem bramkarzy, który był i w kadrze, prowadził swoją szkołę bramkarzy w Szamotułach. Andrzej miał taki, rozmawialiśmy na ten temat i Andrzej mówi, no może kilka klas, ale ja myślę, że jednak rozwijamy się ciągle i dziś możemy powiedzieć, no świadczy o tym liczba naszych bramkarzy występujących za granicą, że coś pewnie w tym jest. Każdy klub ma trenera bramkarzy, już nie tylko w ekstraklasie, ale w niższych ligach. Także myślę, że poszliśmy pod tym względem bardzo do przodu. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze lepiej. Z jednej strony fajnie, z drugiej martwię się tym, że coraz młodsi bramkarze, no bo chociażby Jakub Ojrzyński w lecie tego roku, 16-latek, wyjechał do Liverpoolu. Fajnie by było taką drogą kroczyć jak Łukasz Fabiański, który zdobył z Legią Mistrzostwo Polski, miał 21 lat, wyjechał do Arsenalu. To byłby fajne, a tak no, tracimy tych najmłodszych, ale świadczy o tym, że mamy zasoby, no bo na pewno kilkunastu w tej chwili bramkarzy polskich jest na wyspach w różnych klubach na różnym poziomie rozrywkowym.